Hejka, witajcie, dzień dobry. Dzisiejszy temacik: drążymy kolejny pojazd CRDI z silnikiem koreańskiej jednostki, oczywiście diesla. Mamy oczywiście przed nami kolektor sący silnika 1.6, a mianowicie, jak dokładnie widzicie, klapy. Dzisiaj skupiamy się na tym, dlaczego nasz pojazd może często wypalać filtr DPF-a, który jest bardzo często poruszanym tematem w sieci, na forach, wśród znajomych, ludzi, mechaników i tak dalej, i tak dalej. Na pewno właściciele pojazdów mają bardzo niepokojący dym, który utrudnia czasem normalną, zwykłą eksploatację. Także generalnie, słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeżeli macie problem z częstym wypalaniem, mówimy o jednostkach CRDI, na czym się skupiamy oczywiście na tym filmie. Nie mówię tu o innych silnikach, mimo że rozwiązania mają podobne, ale niekiedy zdarzają się inne problemy, więc całym problemem, słuchajcie, jakim się zajmujemy, to jest ekologia. Więc ekologia stworzyła kolender, zaczęło chyba wiać, ale nie przejmujcie się, może jakoś będzie dobrze. Ekologia stworzyła bardzo dobrze zaprojektowany system. Czysto w przyrodzie. No tak, w przyrodzie jest bardzo czysto. Samochody nasze nie kopcą, ale jak wiecie, jeżeli to jest diesel, to jego natura, no niestety, jest jaka jest. W pewnym momencie gdzieś to musi się zgromadzić, gdzieś to musi się wywalić. Więc tak stworzyli producenci pojazdu, by wszystkie śmiecie, te, które powinny się wydostać z naszego układu wydechowego, zostały w silniku. A jeżeli zostają w silniku, no to oczywiście natura, przyroda jest czyściutka, tylko że właściciel na tym ucierpi, a przyroda też. Dlaczego? No właśnie. Dlatego, że to, co zostało zgromadzone, i tak w pewnym momencie wpłynie na zły system spalania pojazdu i taka jednostka silnikowa, chciał czy nie chciał, będzie miała pogorszone spaliny. To, co będzie się wydostawało z takiego pojazdu, będzie o wiele gorsze jak ze starego diesla, który tylko puścił dymka i na tym koniec, a spaliny były czyste. Zobaczcie, mamy klapy wirowe. Do czego zmierzam? Jeżeli macie problem, to bardzo często, gęsto problem zaczyna się od układu EGR-a. Jak wiecie bardzo dobrze, do czego służy EGR, to już wiecie, że za pośrednictwem EGR-a wszystko to całe cholerstwo, które nie powinno, wraca z powrotem do układu kolektora ssącego za pośrednictwem, wy tego teraz nie widzicie, rureczki przy przepustnicy. Tu mamy przepustnicę, tu mamy rureczkę, jest chłodniczka spalin, która schładza te spaliny, ale niemniej jednak zawartość tych spalin nie zostaje zmieniona, tylko te śmiecie, które wracają z powrotem, są drążone do naszego układu kolektora ssącego i w pewnym momencie te spaliny tłuste, które zostają, no muszą się zgromadzić w tym silniku. To nie jest tak, że ten silnik czy ten DPF jest w stanie to przełknąć i zgromadzić, bo to nie jest jakieś cudo natury, które po prostu je i połyka. On oczywiście je, ale w pewnym momencie gdzieś tam musi w końcu wypluć. To jest tak, jak kiedyś poruszaliśmy na filmie dokładnie, sytuacja taka. Jakby ktoś zamiast wyrzucając systematycznie śmieci do kosza, gromadził, nagle zgromadził i bum, musi cały kontener wypierdylić, no bo co z tym ma zrobić, jak już cały pokój się uzbierał. No i dokładnie tutaj dzieje się ta sama sytuacja. Co ten silnik ma z tymi spalinami zrobić? Z tymi spalinami, z tym nagarem, z tym wszystkim, co spowodowało zgromadzenie. No po prostu w pewnym momencie albo silnik padnie, albo musi to gdzieś wypalając wywalić. Natomiast rzecz jest jaka? Na czym się dokładnie tak skupiamy? Pokażę Wam dzisiaj rzecz jaką. Tu są kolektory ssące. To są wloty do kolektora, na których są zamontowane klapy wirowe. Po samych klapach wirowych możemy już stwierdzić, w tym momencie one są wyczyszczone. Wierz mi, że one są naprawdę czyściutkie. Tutaj jednej klapki brakuje, bo została zdemontowana w celu
celu jej wymiany, bo jednak klapeczka miała podejrzenie, że jest już zużyta. Ale niemniej jednak w takim kolektorze bardzo łatwo, gęsto można stwierdzić złe spalanie. Po czym? Po tym, że jeżeli w silniku ściągamy kolektor ssący, bo warto od tego zacząć, jeżeli nasz samochód ma złe spalanie, a wierzcie mi, że dojdziemy zaraz do tej sytuacji i będziecie naprawdę zszokowani i chwała Wam za to, że chcecie oglądać ten film, bo dowiecie się bardzo ciekawą rzecz. Często jest tak, że ktoś rozbiera kolektor ssący, bo jak wiecie, jeżeli tu się zgromadzi nagar, to klapy przestają działać, czasem się blokują, czasem tutaj narasta po prostu na tyle nagaru. A gdzie nagaru najwięcej się gromadzi? Jeżeli silnik ma złe spaliny, może nie złe spaliny, jak złe spalanie i to, co się nie może wydostać z silnika, z powrotem do niego wraca, więc najbardziej i najprędzej się gromadzi gdzieś zaraz na wejściu, zaraz za przepustnicą. Czyli zaraz za przepustnicą to mamy wejście tutaj do kolektora ssącego, a później, jeżeli już, to zostaje zasysane przez najbliższe kolektory ssące. Czyli najbliższe kolektory ssące mamy pierwszy, drugi, ewentualnie trzeci, ale czwarty już tego syfu nie dostanie, co dostanie pierwszy. Dlatego też, jakbyśmy zobaczyli, nie chcę w tym momencie się brudzić, bo wierzcie mi, że musiałbym bardzo solidne czyszczenie przejść, bo bym zasypał tutaj śmieciami sobie stolik. Gdybyśmy zobaczyli ten kolektor, jak wyglądał tak naprawdę po rozebraniu, po zdjęciu, to tutaj na pierwszym kolektorze, czyli na pierwszych dwóch kanałach ssących łącznie z klapą, było po prostu po centymetrowej dziurce. Tyle tych śmieci ciągnął cylinder, co się musiało gromadzić w cylindrze. Najnormalniej w życiu to samo, dlatego że ten cylinder musiał chłonąć te śmiecie, a tym bardziej, że na tym jednym cylindrze było już nie do końca ładne spalanie, więc ten cylinder się dusił, czyli ta temperatura spalin już była podwyższona ze względu na to, że ilość powietrza dostawana była mniejsza niż paliwa. A dlaczego nasz komputer tego nie widział? Ano on nie widzi, słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że komputer nie widzi, że na przykład na pierwszym czy na drugim cylindrze jest temperatura taka czy taka, tylko on widzi, jaka temperatura jest powietrza na wejściu, jaka jest w spalinach na wyjściu, ale on widzi ogólnie to na wszystkich czterech cylindrach, więc każdy z nich dostaje tyle samo. Więc nasz komputer jest matką, która karmi cylindry i karmi dokładnie każdy cylinder tyle samo. A jeżeli powietrza dostaje mniej, a paliwa więcej, no to musi gromadzić śmiecie, temperatura musi być podwyższana i tak dalej. Ale do czego będziemy zaraz zmierzali? Jeżeli mówimy o cylindrze pierwszym i drugim, który będzie to wszystko musiał śmieci gromadzić, więc jeżeli sobie robicie test, bądź przekonaliście się, że wasz kolektor ssący, o zobaczcie, nie wiem, czy to widać, tuż wyleciał taki bardzo niebezpieczny śmieć. Takie coś, jeżeli by się dostało pod zawór, prawdopodobnie zawór mógłby się zablokować, mógłby, co nie znaczy, żeby to zrobił. No i w ten czas dochodzi do katastrofy, dlatego że zawór został podparty i on by się wypalił i przestał działać. Więc tak, jeżeli ktoś uznał, że kolektor ssący należy rozebrać, bo w kolektor ssący już nam pokaże bardzo dużo, więc nie martwcie się tym, że trzeba na uszczelkę wydać powiedzmy tam od 40 do 60 zł tą na kolektorze ssącym, dlatego że i tak zaoszczędzicie na całości naprawy, jeżeli rozbierzecie sobie kolektor i wyczyścicie. Więc tak, jeżeli kolektor mamy na pierwszym, na drugim cylindrze, widzimy zarośnięty, to co musi gdzieś dziać w samej przepustnicy? I tym się z Wami będę chciał podzielić. Tylko poczekajcie, odkręcimy sobie przepustnicę. Ja sobie śrubeczki popuściłem, ale co jest w środku, jeszcze nie wiem. Wierzcie mi, że jest to pierwsze otwarcie. Także warto czasem, słuchajcie, stracić koszty pokrycia uszczelki, koszty zdobycia jakiejś chemii do mycia. Dobra.
obstawiam, że będzie to samo, co w każdym kolektorze sącym, który miałem okazję rozbierać. Ale oczywiście tego nigdy nie pokazałem na filmie, dlatego chcę się z Wami tym podzielić, bo może to dla Was być informacja bardzo cenna, bardzo przydatna, ratująca Wasz portfelowy tyłek. Więc tak, jak wygląda nasza przepustnica? No nasza przepustnica jest czysta. Tu idzie o-ring tam w tamtej części. Nasza przepustnica pracuje. Co prawda wymaga ona wymycia, wyczyszczenia, ale jako przepustnica jest drożna, sprawna. Także za to producentowi trzeba podziękować, że przepustnica jest czysta. Ale co mamy dalej? Oho! Zobaczcie! Jak to widać na nagraniu? Pewnie bardzo nędznie z punktu technicznego. Wierzcie mi, że jest tragedia. Tam jest rurka, która po części świeci. To jest rurka od Egiera, ale obok Egiera zobaczcie, co się dzieje. Jest wszystko po prostu zarośnięte. W tym kolektorze jest, można powiedzieć, 3 cm kwadratowe szczeliny. Wszystko reszta jest zawalona. Więc zaraz zrobimy sobie tak. Wstępnie, tylko wstępnie, bo wierzcie mi, że to wymaga czyszczenia solidnego, a nie takiego na odwalsie. Ale nie mogę zrobić tego tak bezpośrednio na stole. Więc zaraz Wam pokażę. No takiego kolektora jeszcze nie było. Nie, no słuchajcie, to jest wręcz nie do przyjęcia. Ten silnik wręcz po prostu nie miał prawa żyć. Jego spalanie musiało być chyba większe niż Fadromo stolowa wola miała. Zobaczcie, udało się mi tylko częściowo, nie wiem, czy to widać, czy nie widać, tylko częściowo śrubokrętem przebiłem dziurę, ale reszta jest dalej zawalona, także mija się to z celem, żebym ja na filmie brał się za czyszczenie tego, dlatego, że tutaj no, wymaga to bardzo długiego procesu czyszczenia. Nie, no to jest po prostu... koszmar. Dobra. Myślę, że macie odpowiedź. Jeżeli Wasz silnik się dusi, pamiętajcie. Macie częste wypalanie. Nawet jeżeli Wy będziecie przeciskali ten samochód, on będzie dostawał wysokie momenty obrotowe, będzie dostawał duże dawki. To nic nie zrobicie, jeżeli Wasz silnik będzie się dusił na wejściu. Czyli jeżeli on będzie dostawał mniej powietrza, więcej paliwa, tak jak widzicie tutaj przez chociażby ten kolektor sący, który jest zablokowany, no to niestety. To jest właśnie ekologia. Dzięki ekologii ten silnik nie wypluł spalin na zewnątrz. To nie jest dobrze. Zgromadził to sam w sobie. Tylko co miałby potem zrobić? W kosmos to wyrzucić? No właśnie. Także widzicie, takim filmem już Wam odpowiedziałem, że warto jest rozbierać, czyścić, myć, zaglądać. Ja wiem, że do tego uszczelka będzie potrzebna, żeby kolektor tutaj uszczelnić, uszczelka tamta. Ale wierzcie mi, że naprawdę warto. To jest jednostka, która przeżyła 200 tysięcy, więc jeżeli przy 200 tysiącach zrobimy taki zabieg i silnik się może szykować na powiedzmy kolejne te 150-200 tysięcy,
to ja uważam, że jest bardzo dobrze. Tylko oczywiście to wszystko trzeba zadbać. Czyli jak się dba, tak się ma. No i od czasu do czasu coś trzeba wyczyścić, coś rozebrać, doinwestować. Żeby woził się na sztyłek spokojniej, tak jak kiedyś. Dobra, jeżeli filmik się podobał, liczę na łapeczkę w górę. Oczywiście do komentarzy tradycyjnie zapraszam. Nie bójcie się rozbierania kolektora, czyszczenia, bo tak jak widzicie, warto, naprawdę warto, bo wasz silnik nie zrobi tego za was. Na tyle chemii jest dostępne i spokojnie na rynku, że możecie sobie dowolną kupić do mycia kolektora. Są w sprayach rzeczy, są rzeczy takie, gdzie można pędzelkiem zamoczyć, zatopić. No co prawda tutaj się pędzelkiem nie da, ale można gdzieś to zatopić i spokojnie wymyć, wyczyścić. Także jak się filmik przydał, jeszcze raz łapeczka. Dziękuję za oglądnięty film i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!